Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, moi kochani uczniowie. Jesteśmy w trudnej sytuacji, nie możemy się zobaczyć w szkole przed świętami wielkanocnymi, ani razem przeżywać Wielkiego Tygodnia oraz świąt wielkanocnych w świątyni, ponieważ jest epidemia i każdy, kto chce, może włączyć w domu telewizję i poprzez telewizję jednoczyć się w tym radosnym dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiaj Wam przybliżę króciutko temat przygotowania w Kościele do tego wielkiego święta, największego święta chrześcijańskiego. Wydawałoby się, że Boże Narodzenie jest największym świętem. Otóż jest ono bardzo ważne, jest to święto narodzin Jezusa, ale Pan Jezus przyszedł po to, aby nas zbawić, a zbawił nas przez swoją śmierć oraz swoje zmartwychwstanie, a więc samo zmartwychwstanie Pana Jezusa jest centralną uroczystością w życiu każdego chrześcijanina. Dzisiaj usłyszycie za chwilę z Biblii, którą mam przed sobą, taki krótki urywek, jak Pan Jezus przemawiał do ludzi i mówił takie słowa. Posłuchajcie, to jest czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakże on może teraz mówić: z nieba zstąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Jesteśmy niby ludźmi wolnymi, ale jakby uwięzionymi w swoich domach. Każdy się obawia zarazić epidemią koronawirusa. Siedzimy w domu, unikamy spotkań z bliźnimi i wcale nam się to niekoniecznie podoba, bo zawsze byliśmy mile odwiedzani przez innych, sami przyjmowaliśmy gości do naszego domu, a teraz jakby każdy w swoim domu zamknięty, pełen szemrania, dlaczego nie możemy iść. I tu Pan Jezus nam mówi: nie szemrajcie. Kiedy jesteśmy tak pełni tego szemrania, przychodzi nam z pomocą malutka dziewczynka, aby pokazać nam, jaką ona ma wiarę, jak ona wierzy w to, że można prosić Jezusa o pomoc w takich trudnych sytuacjach. Jest ona dla nas przykładem pokornej, prostej modlitwy. Posłuchajcie. Proszę, wykonaj tylko koronawirusa, bo ja go nie lubimy. Ale co on robi, wiesz? On zaraza ludzi. I skasę, gorączka. I pokazałem sama. Nie urwam się z domu, nie chodzę do sklepu, nie spotykam się z innymi osobami. Proszę, Panie Bogu, wygoń tego koronawirusa. Bardzo Cię proszę, bardzo Cię proszę. Jak umarnę i będę w niebie, będę już taka dorosła i będę już stara, no to przyjdę do Ciebie i Cię przytulę tak mocno, że wygoniłeś tego koronawirusa. Dziękuję. Bo to jest taki czas, który dał nam widocznie Pan Bóg, abyśmy też scalili nasze rodziny, abyśmy byli blisko siebie, abyśmy w jakiś inny sposób przeżyli te święta wielkanocne, nawet bez gości. Ale abyśmy się też pochylili nad Słowem. I to Słowo, które dzisiaj Pan Jezus kieruje do nas, jest bardzo ważne. Mówi do nas prosto: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. Jezus jest pokarmem, daje nam siebie na pokarm. Ale najpierw wyda swoje ciało na ukrzyżowanie. To była ostatnia katecheza, o której Wam wyjaśniałam, jaki jest związek między Wielkim Czwartkiem a Wielkim Piątkiem, kiedy Jezus daje na siebie na pokarm, a potem wydaje siebie na ukrzyżowanie. Rozpościera ręce na krzyżu, daje sobie przebić dłonie, nogi, daje przebić sobie bok, po to, aby mnie i Ciebie zbawić.
I dzisiaj mówi, że daje nam siebie na pokarm. I kto spożywa ten pokarm, mówi słowo dalej, ja jestem chlebem żywy, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jakie to są ważne słowa. Oto słowo Pańskie. Te słowa tak bardzo nam uświadamiają, że nie ma nic ważniejszego na świecie, jak być blisko Pana Jezusa. Być blisko i karmić się Jego ciałem. Jego ciałem, tym pokarmem, który zapewnia nam życie wieczne. I jak to będzie? We Wielkanoc nie będziemy mogli iść do kościoła, by przyjąć ciało Pana Jezusa. Ale możemy przyjąć Go w sposób duchowy. Zaprosić Go do serca, powiedzieć: Jezu, kocham Cię. Być na mszy świętej przed telewizorem bądź w internecie i powiedzieć Panu Jezusowi, że bardzo chcemy Go przyjąć w sposób fizyczny, ale nie możemy. Kościół daje nam Jezus taką możliwość przyjęcia komunii świętej. Że nawet taka komunia święta, przyjęta w sposób duchowy, daje nam życie wieczne. Dlatego w ten radosny dzień zmartwychwstania Pana Jezusa usiądź z rodzicami, z całą swoją rodziną, przed telewizją, przed internetem i włącz się w tę mszę świętą, w tę mszę rezurekcyjną o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Dlatego Tobie oraz całej Twojej rodzinie z okazji zmartwychwstania Pana Jezusa życzę wielu, wielu potrzebnych łask od Pana Jezusa, szczególnie dużo siły, dużo zdrowia, o które tak wszyscy teraz zabiegamy, tak bardzo chronimy tego naszego zdrowia, aby Pan Jezus dawał nam tę pewność, że On się opiekuje nami, że czuwa nad nami. Dlatego zaufajmy Panu Jezusowi, przyjmijmy Jego wielkanocne zmartwychwstanie jako taki pokój, który daje do naszych serc, do naszych rodzin, aby te nasze rodziny były pełne Boga, pełne i silne Jego mocą. Abyśmy tak jak uczniowie wielkanocny poranek usłyszeli: pokój wam. Jak mój Ojciec wam daje, tak i ja daję go wam. Każdy z nas pragnie tego pokoju. I dlatego tego wielkiego pokoju życzę wam, kochane dzieci. Abyście się nie bały tych trudnych czasów. Abyście też przestrzegały wszystkich nakazów, wszystkich tych bezpieczeństwa dla nas, nakazów, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Abyście pozostawały w swoich domach, aby nikt z nas nie narażał swojego życia i zdrowia, bo Jezus daje nam życie wieczne. Ale jeżeli będziemy bagatelizować i nie dbać o nasze zdrowie, to możemy to zdrowie i życie stracić. Dlatego pełni optymizmu czekajmy na ten piękny dzień zmartwychwstania Pana Jezusa i radujmy się, mimo tych trudnych sytuacji, mimo tego szemrania, tego znudzenia w siedzeniu w domu. Radujmy się, bo Bóg zwycięża śmierć, zwycięża szatana i wlewa w nasze serce dużo nadziei na to, że On zawsze jest z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus zmartwychwstał, radujmy się. Alleluja.